Jakub Maciejewski, Telewizja w Polsce, program W Centrum Wydarzeń. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa w skali ogólnokrajowej wybory samorządowe z wynikiem ponad 33% poparcia. To są wyniki jeszcze sondażowe. Mamy 31% dla Koalicji Obywatelskiej i oczywiście bardzo różnorodny rozkład w Polsce. Jak zwykle południowe i wschodnie województwa wygrywają konserwatyści, liberałowie na północy i na zachodzie i w dużych miastach. Tak, nowa radna Prawa i Sprawiedliwości, Karolina Mrozowska z Prawa i Sprawiedliwości właśnie wypowiadała się o tym, dlaczego kobiety głosowały jednak bardziej na Prawo i Sprawiedliwość. Posłuchajmy. Ja rozmawiałam z Polkami, z wrocławiankami tutaj na ulicach naszego pięknego miasta, ale również też jestem aktywna w mediach społecznościowych i jednak Polki, co też jest tutaj dowodem tego, są wyniki wyborów, głosują na Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ wiedzą, że to Prawo i Sprawiedliwość docenia kobiety, ponieważ my nie chcemy krzykliwych haseł, wulgaryzmów, wyjść na ulicę, my chcemy realnego wsparcia, realnego wpływu tak naprawdę również na to, co się dzieje w naszym najbliższym otoczeniu. Prawo i Sprawiedliwość to gwarantuje, jest wiarygodną partią i swoich obietnic zawsze dotrzymuje. Jak podkreśla inny polityk Prawa i Sprawiedliwości, Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość miało bardzo pod górkę w tych wyborach, a jednak zwyciężyło. Posłuchajmy. W tych skrajnie trudnych warunkach osiągnięcie takiego wyniku należy uznać za sukces. Oczywiście nie powinna nam uderzać woda sodowa do głowy i nie możemy się obnosić z tym zwycięstwem. Stworzymy, jak sądzę, większość, jak mi się wydaje, na pewno w 5, a być może uda się i w 6 województwach, więc to będzie niewątpliwie satysfakcjonujące. Ciężka praca i kwestia kobiet w Prawie i Sprawiedliwości to idealna podstawa, by połączyć się z panią Agnieszką Wojciechowską von Hauckelą, kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Łodzi. Pani Wojciechowska von Hauckelą jest już z nami na łączach, ale jest dziwna sprawa. Łódź jest przecież trzecim co do wielkości miastem w Polsce, a nie ma nawet wyników sondażowych z tego miasta. Pani poseł, co tam się u was dzieje? No to jest zaskakujące, że nie ma tych wyników exit polu z Łodzi. Jak wiadomo, ten błąd taki statystyczny pomiędzy tymi wynikami a faktycznymi wynikami to jest nawet do 2% jedynie. Natomiast tuż przed samym rozstrzygnięciem, czyli przed samą niedzielą wyborczą, przed ciszą wyborczą, zarówno media, jak i eksperci, jak i wszyscy prognozowali drugą turę w Łodzi. Sondaże pani Zdanowskiej spadały, natomiast no, wynik wyborów jest zaskakujący, bo mogłoby się wydawać w tej chwili na ten moment, że z niewiadomych powodów wygrała znowu pani Zanowska, chociaż tak naprawdę nastroje społeczne w Łodzi są zupełnie odmienne, niż wskazuje na to wynik tych wyborów. Ale nie mamy oficjalnych wyników. To są jakieś takie puszczone, medialne niby przecieki, taki triumfalizm polityków Platformy. Nie ma chyba takich wyników, w których by mówiono, że Hanna Zdanowska ma powyżej 50% głosów oddanych we wczorajszych wyborach. Jeszcze tych wyników nie ma, natomiast no już coraz bardziej jakby docierają do mnie takie informacje, że nie będzie jednak drugiej tury. To jest oczywiście wielka szkoda, dlatego że pani prezydent Hanna Zdanowska od 14 lat ucieka przed debatą publiczną. Już byliśmy blisko chwycenia jej i doprowadzenia na debatę, bo taka sytuacja jeden na jeden, gdyby była druga tura, zmusiłaby ją po prostu do debaty. Ja wyzwałam panią prezydent Zdanowską na pojedynek, nawet tak elegancko, dosyć rzucając jej rękawice, aby podjęła wyzwanie i stanęła do debaty o Łodzi. No niestety oczywiście zignorowała to. Podobnie ignorowała nawoływania innych kandydatów, innych kontrkandydatów. Także no to wielka szkoda, że ta druga tura się nie odbędzie, ponieważ no nie mamy możliwości, my łodzianie, w tej chwili już mówię za wszystkich, dowiedzieć się, jaka jest koncepcja miasta pani prezydent, co mogłaby zrobić nam dobrego w tej już czwartej kadencji. No bo co zrobiła złego, to zauważyliśmy, widzimy, doświadczamy na każdym kroku, jeżdżąc po polskich ulicach, czy jakby przyglądając się łódzkim kamienicom. No bardzo wiele kwestii, które jest w Łodzi zaniedbanych, tak? Natomiast my nie wiemy w dalszym ciągu, dlaczego pani prezydent miałaby czwartą kadencję rządzić. Jedyne, co powiedziała publicznie przed tymi wyborami w kategorii rządzenia, to powiedziała, że będzie chciała rządzić czwartą kadencję, gdyż, cytuję, będzie czerpać pełnymi garściami, ponieważ w tej chwili Donald Tusk jest premierem i ona zakłada, że więcej pieniędzy wpłynie do Łodzi.
Ale też pamiętamy tę akcję, w której rzuca pani, że tak powiem metaforycznie, rękawice Hannie Zdanowskiej. Mamy ten materiał. To była część kampanii wyborczej pani Wojciechowskiej van Heukelom. Pokażmy to naszym widzom, przypomnijmy. W dniu wczorajszym odbyła się pierwsza debata prezydencka w Łodzi i oczywiście pani prezydent Hanna Zdanowska nie pojawiła się. Robi to od 14 lat. Nie staje do żadnej debaty o mieście. Obawia się konfrontacji z kimkolwiek. Obawia się zmierzenia na poglądy, na wiedzę o mieście i wiedzę o problemach mieszkańców. Dlatego dzisiaj rzucam rękawice pani prezydent Hannie Zdanowskiej. Jeżeli ma zdolności honorowe, a zakładam, że ktoś, kto rządzi tak dużym miastem, powinien je mieć, proszę, żeby stawiła się do pojedynku o miasto. Do debaty kobiet w mieście kobiet. Za chwilę doręczymy rękawice ze stosownym listem pani prezydent, a treść listu oczywiście opublikujemy. Pani poseł, w tej naszej obecnej rozmowie widzę u pani jednak jakieś takie przygnębienie tym zapowiadanym wynikiem, ale duże miasta są zawsze trudne dla konserwatystów, a tymczasem pani, że tak sparafrazuję, w dobrych zawodach uczestniczyła, bieg ukończyła, wiarę ustrzegła. Było widać, że w tej kampanii wyciska pani z siebie i ze swojej załogi siódme poty. To naprawdę była taka, aż miło się patrzyło, że kandydaci prawicowi w dużych liberalnych metropoliach potrafią walczyć tak do końca. Pewnie poznała pani dużą liczbę zaangażowanych ludzi. To jest zespół, którego praca zaowocuje w przyszłości. Oczywiście tak i oczywiście ja nie składam broni. Póki walczysz, jesteś zwycięzcą i nawet jeżeli nie ma tej drugiej tury, to mam zamiar dobrze spożytkować to, co uzyskałam w tej kampanii, czyli to takie niesamowite sympatia i poparcie łodzian, bo jestem osobą z drugim wynikiem. Jeżeli nawet nie dojdzie do tej drugiej tury, to jednak zrobiłam dobry wynik, jak na takie lewicowe miasto jak Łódź, więc jestem bardzo wdzięczna moim wyborcom, ale dla mnie to była też nieprawdopodobna przygoda, bo ja z ludźmi, dla ludzi, przez ludzi działam od lat, tak, jako wieloletnia społeczniczka. Natomiast ja się pierwszy raz spotykałam z tak naprawdę entuzjastycznym, ciepłym przyjęciem na ulicach. Ludzie mi się rzucali na szyję, mamy to udokumentowane. No to były nieprawdopodobne historie, także dla mnie to była fantastyczna przygoda, ta kampania wyborcza z tego punktu widzenia. I na pewno ja i cała ta drużyna nie zaprzestaniemy teraz jakiejś walki o dobro Łodzi czy walki o prawa mieszkańców. Będziemy to normalnie kontynuować, tylko z innego pułapu. No jak państwo wiedzą, jestem posłem, więc zawsze też jako poseł mogę interweniować w sprawach mieszkańców. Robiłam to jeszcze zanim zostałam posłem, jest teraz tym bardziej. Natomiast ja jestem zatroskana po prostu o Łódź i właściwie o taką rzetelność tych wyborów, bo tak jak powiedziałam na wstępie, nieadekwatny wydaje mi się ten teraz prognozowany wynik pani prezydent do nastrojów społecznych panujących w Łodzi. No tak, jest jednak taka część wyborców, którzy chodzą, jak im telewizja powie, a, że tak powiem, nie widać ich aktywności na ulicy. Ja też przypomnę i pani poseł, i naszym widzom skandaliczną sytuację, w której jedna z kandydatek do Rady Miasta, kandydatka Koalicji Obywatelskiej, Elżbieta Żuraw, kandyduje do Rady Miasta, ale jednocześnie jest w zarządzie Polski Press, w zarządzie spółki medialnej państwowej, która kontroluje też media łódzkie, dwie łódzkie gazety, czyli kandydatka jednocześnie jest na państwowej posadzie, która kontroluje media opisująca jej kampanię. Także Prawo i Sprawiedliwość w Łodzi miało naprawdę pod górę. Ale pani poseł, zyskuje pani potencjał w Łodzi do długofalowego działania. Ma pani biuro poselskie w Łodzi. Pozostaje więc zapytać, jeśli nawet te pesymistyczne wyniki wyborów się potwierdzą, co pani teraz zrobi z tym potencjałem? Tego nie można pozostawić na czekanie do następnych wyborów. Oczywiście ja się bardzo cieszę, że ludzie gromadzą się wokół mnie i że będę mogła zrobić jeszcze więcej niż do tej pory. I to jest dla mnie taki jakby bonus i kapitał z tej kampanii, z tych wyborów. Natomiast no proszę nie zapominać, że to była w ogóle walka nierównych szans, a na dodatek na krótko przed ciszą wyborczą również próbowano mnie oczerniać. Ja nie miałam już możliwości bronić się w trybie wyborczym, więc składam pozew w trybie no niewyborczym. Jeżeli nie będzie drugiej tury, czekam właśnie, żeby się sprawa wyjaśniła.
wyjaśniła. Natomiast ciekawe jest też to, że niedługo przed ciszą wyborczą Onet opublikował artykuł, z którego wynika, że pani prezydent Zanowska była wykładowcą własnych urzędników, co mnie jakby trochę nie dziwi w kontekście tego, co się dzieje w łódzkim magistracie. Natomiast oczywiście wyjaśnienia wymaga i to takiego rzetelnego prokuratorskiego wyjaśnienia, jak to jest możliwe, że urząd wydawał pieniądze na szkolenia, w których między innymi wykładowcą była pani prezydent Zanowska, skoro urząd posiada własne instytucje kształcenia i nie było żadnego powodu, żeby jakiś instytut czy jakakolwiek inna organizacja spoza urzędu i niezwiązana z tymi instytucjami kształcenia urzędu miała się zajmować szkoleniami urzędników. No to jest dla mnie po prostu niepojęte. I tym bardziej jestem zdziwiona tym wynikiem, o którym się mówi, bo na krótko przed już wyborami było wiadomo, że te sondaże właśnie pani Zdanowskiej spadają i naprawdę nie uczestniczyła ona w taki faktyczny sposób w wyborach. Siadała w jakichś kawiarniach przy jakiejś kawie, reklamowała prywatnych przedsiębiorców, no ale to nie jest działanie prezydenta. W momencie, kiedy ja i inni kontrkandydaci stawiliśmy się na debatę, pani prezydent poszła do jednej z dzielnic i pokazywała, w którym miejscu był kiedyś śmietnik, a ona tam posadziła kwiatki. No błagam, ale po 14 latach prezydentury to jest trochę wątłe osiągnięcie. No pani też jako polityk nie może wprost mówić i o innych rzeczach dotyczących Hanny Zdanowskiej, bo w Łodzi jest tajemnicą Poliszynela, że prezydent Zdanowska niekoniecznie w kawiarniach i niekoniecznie przy kawie przesiaduje, ale to już też sprawa. Ale proszę państwa, ja cały czas podkreślałam w tej kampanii i dalej podkreślam, niezależnie od wyniku tych wyborów, ja uważam, i to jest moja opinia, że pani prezydent Zdanowska jest absolutnie niezdolna do dalszego rządzenia. Już od dłuższego czasu to nie ona rządzi, tylko jakieś osoby z jej otoczenia bliżej niedookreślone. I określam ja i tą sytuację jako dość groźną dla samego miasta i mieszkańców, szczególnie w sytuacji, w której mamy realne zagrożenia też z zewnątrz, realne zagrożenia tą wojną za naszą wschodnią granicą. To jest po prostu sytuacja dla Łodzi i Łodzian niebezpieczna, dlatego jestem zatroskana tym wynikiem. Ale oczywiście jestem osobą, która jest waleczna, jestem osobą, która rozumie, że jak się przystępuje do jakiejś walki, można wygrać bądź przegrać. Przyjmuję do wiadomości, jeżeli tak się stanie, że nie będzie drugiej tury, ale to nie oznacza końca moich działań, wręcz przeciwnie, ruszam do pracy jeszcze dzisiaj. I telewizja w Polsce będzie to śledzić, monitorować. Pani poseł Agnieszka Wojciechowska von Heukelom, kandydatka na prezydenta miasta Łodzi, była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo pani, dziękuję też państwu i zachęcam, zapraszam, naciskam, zostańcie państwo z nami. Telewizja w Polsce w centrum wydarzeń wraca za chwilę.